Cześć, witam was Marek, witam was szeryf internetu. Słuchajcie, ja najbardziej czego nie lubię, to powiem wam szczerze, kołtuństwo. Mamy u nas w Polsce wiele różnych partii. Większe, mniejsze, bardziej kutliwe, mniej kutliwe. I mamy też wielu wspaniałych polityków. Ale jest to takie wspaniałe. Poprawimy troszkę. Przed chwileczką, oglądając któreś z wiadomości, usłyszałem wypowiedź lewicowca. Lewicowca polskiej strony politycznej, tej lewej strony politycznej. Ja powiem wam szczerze, że od 20 lat mocno się uśmiecham, jak słyszę lewa strona, prawa strona. Tak na dobrą sprawę, gdyby dobrze przeanalizować naszych polityków, to mamy samych lewych polityków. Ale wróćmy do, żeby się nie rozgadywać. W tym dzisiejszym wiadomościach usłyszałem wystąpienie pana Leszka Millera. Pan Miller oczywiście mocno skrytykował pana Palikota, mówiąc o tym, że to jest taki biedny, wiszący już u klamki polityk, który na siłę chce się załapać na kongres lewicy polskiej i, no, i staje na głowie i biega od Jonasza do Kajfasza, byle się tylko na ten kongres załapać. Tak jakby ten kongres lewicy był nie wiem jakim wielkim wydarzeniem politycznym. Raptem polska lewica obecnie ma około 8%, ta lewica Leszka Millera ma około 8%. W sondażach, biorąc pod uwagę błędy statystyczne, no to za wysoko to nie jest. Ale co mnie w tym wszystkim rozbawiło, czy nawet powiedzmy wkurwiło troszeczkę. Przecież nie tak dawno pan Leszek Miller był mocno odstawiony od cycka. Ta jego wspaniała formacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej wywaliła na zbity pysk większość tak zwanej starej kadry. Czy słusznie, czy nie, nie o tym mnie rozsądzać. Natomiast pan Leszek Miller wówczas też chciał wisieć u różnych klamek. Nie bardzo tylko miał gdzie się powiesić, bo tak, ruchu Palikota jeszcze nie było. Był PiS, ale to chyba nie do końca było mu po drodze. Znaczy powiem inaczej, jemu pewnie w pogoni za władzą byłoby i po drodze. Natomiast PiS no, jeszcze tak nisko nie upadł. Platforma chętnie zgarnęłaby większą część lewicujących wyborców. Ale chyba nie do końca z Leszkiem Millerem. To też on zawisł u jednej klamki. Chyba najniżej, gdzie można było upaść, czyli w samoobronie. Nie, chociaż myślę, że trochę niżej to jeszcze była Liga Polskich Rodzin. I w tej samoobronie próbował robić karierę. Ta kariera mu nie wyszła i miał odrobinę fartu, ponieważ jeden z młodych tygrysów lewicy po początkowych sukcesach niestety przez własną głupotę i na własną prośbę utopił się. Otworzyło to szansę na intrygi starego zresztą wyjadacza partyjnego pana Millera. I teraz ów człowiek skompromitowany współpracą z samoobroną
płaczem, jaki w ten czas wydobył się z jego zaciśniętej krtań, krytykuje to samo Janusza Palikota. Ja nie chciałbym tutaj gloryfikować pana Janusza, chociaż mam odrobinę słabości do niego. Jednak wydaje mi się, że pan Miller ciągle powinien pamiętać o jednym, że podobno mężczyzny nie ocenia się po tym, jak zaczyna, tylko jak kończy. A wbrew pozorom kończy on bardzo mizernie. Cześć!